Skłusza Redeko. www.redeko.pl. Gdyby Śląsk odpadł, byłoby wielkie rozczarowanie i żal w zespole finalisty poprzedniej edycji rozgrywek. Byłoby też to rozstrzygnięcie sporą niespodzianką. Puchary jednak rządzą się własnymi prawami, nie tylko na naszym podwórku. Do sensacyjnego wyniku niewiele brakowało. Trener wrocławian dał w meczu w Stalowej Woli odpocząć Waldemarowi Sobocie, Przemysławowi Kaźmierczakowi i Adamowi Kokoszce, mimo że oprócz wspomnianej trójki większych osłabień w Śląsku nie było. Nasza drużyna prezentowała się poniżej możliwości. W pierwszej połowie lepiej wypadli gospodarze, którzy mieli trzy sytuacje oko w oko z Rafałem Gikiewiczem. W drugich 45 minutach lepiej grali Dolnoślązacy. Sam Marku Pajkszał mógł, jak w Szczecinie, w ligowej konfrontacji z Pogonią, ustrzelić hat-tricka, ale skuteczność w tym momencie sezonu nie jest jego najmocniejszą stroną. W 72 minucie trybuny w Stalowej Woli oszalały. Dobre dośrodkowanie z rzutu rożnego na bramkę zamienił bowiem Michał Bogacz. Śląsk rzucił się do odrabiania strat, dopiął swego w 86 minucie. Tomasz Hołota z bliska umieścił piłkę w siatce. Sensacja była o krok. W dogrywce wrocławianie udowodnili swoją wyższość. W 110 minucie Pajkszał strzelił celnie i mocno, co wystarczyło do pokonania bramkarzy rywali. W 118 minucie wynik spotkania ustalił Jakub Więzik. Rywalem Śląska w 1/8 finału Pucharu Polski będzie Jagiellonia Białystok. Wcześniej wrocławianie powalczą o awans do fazy grupowej Ligi Europy. Już w czwartek pierwszy mecz z Sewillą. Nowe Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl